Bajeczne słuchowisko, bracia Grimm, o rybaku i złotej rybce. Czyta Michalina Papis. W małej i ubogiej chatce nad brzegiem morza mieszkał stary rybak ze swoją małżonką. Każdego ranka wypływał daleko, daleko w morze w swojej małej łódeczce, mocno już zniszczonej przez morską sól i pianę. Niestety nie wiodło mu się dobrze. Mimo zarzucania sieci czasami nie udawało mu się złowić ani jednej ryby. Pewnego razu rybak jak zwykle wyruszył na połów. Kiedy siedział w swojej łódeczce i patrzył na wodę, nagle dostrzegł coś w falach. Ach, wreszcie złapałem wielką rybę! Uradowany rybak wciągnął ciężką sieć, w której szamotała się maleńka złota rybka. Wypuść mnie, dobry człowieku, odezwała się ludzkim głosem. Jestem królową morskich stworzeń i przyrzekam ci, że jeżeli pozwolisz mi odpłynąć, spełnię twoje życzenie. Zdumiony rybak aż usta otworzył, bo nie wiedział, co ma powiedzieć. Podrapał się po głowie, przetarł dłonią brodę i w końcu rzekł. Dobrze, jeśli tak ładnie mnie prosisz, to cię wypuszczę. Pójdę do domu i spytam żony, czego sobie życzymy. I rybak wypuścił rybkę do wody, po czym dopłynął do brzegu i wrócił do domu. W chacie czekała na niego rozgniewana żona. Całymi godzinami tylko łowisz i łowisz, zaczęła gderać. Co dziś przyniosłeś? Miałem złotą rybkę, która obiecała, że spełni jedno moje życzenie, jeśli ją oddam morzu, odrzekł rybak. Tylko nie mów, że ją wypuściłeś. Trzeba było tego nie robić, głupcze. Rozgniewała się. Idź zaraz nad morze i poproś złotą rybkę o nową oborę. Nasza jest już w kompletnej ruinie. Rybak udał się na brzeg morza i zaczął wołać. Królowo morza, przybywaj! Woda w głębinach zakotłowała się i spośród fal wyłoniła się złota rybka. Czego sobie życzysz, dobry człowieku? Spytała. Moja żona chce nową oborę, odparł. Wróć do domu, rybaku. Twoja obora już stoi. Kiedy rybak przyszedł do chaty, od razu zauważył nową, ładną oborę, w której stało kilka łaciatych krów. Na jego widok żona zawołała. Prawda, że teraz mamy dużo lepiej? Początkowo kobieta była zadowolona z daru złotej rybki, ale wkrótce zaczęła rozmyślać. Trzeba było poprosić królową morza o coś lepszego. Przecież mogłaby nam dać znacznie więcej. Zawołała męża i kazała mu pójść nad morze. Powiesz tej złotej rybce, że chcemy nowy, większy dom, powiedziała. No i kilku służących do pomocy. Jednak rybakowi nie przypadł ten pomysł do gustu i odmówił swojej żonie. Jakże to tak? Znowu mam ją o coś prosić? Mówił zawstydzony. Ale żona nie dała się ubłagać. Jeśli nie zależy ci na naszym szczęściu, to idź i w ogóle nie wracaj. Wrzasnęła i zamknęła się w chacie. Zdenerwowany tym wszystkim mąż udał się nad morze i zaczął wołać. Królowo morza, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. O co prosisz? Z fal wyskoczyła złota rybka i machnęła ogonkiem. To nie ja, pani, ale moja żona chce mieć nowy, większy dom i służbę. Wymamrotał z zawstydzeniem. Wracaj do siebie, dobry człowieku, odpowiedziała. Wasz dom już tam stoi. Po tych słowach rybka zanurzyła się w głębinach, a morze do tej pory lazurowe zrobiło się żółciutkie jak słoneczko. Barwa wody zdziwiła rybaka, ale podziękował grzecznie królowej i pobiegł do chaty. Mężczyzna zobaczył, że żona stoi w drzwiach dużego, murowanego domu i śmieje się. Zobacz, jak tu jest pięknie! Weszli razem do ślicznej i przytulnej sypialni z dużym łożem i miękkimi narzutami. W salonie stały rzeźbione meble, a na stole znajdowała się patera ze smakowitymi ciastami. Z kuchni natomiast rozchodził się apetyczny zapach pieczonego mięsa. To wszystko jest nasze? Zdziwił się rybak. Wyszedł przed dom i zobaczył spore podwórko, po którym chodziły tłuściutkie kaczki i kury.
W ten oto sposób żona rybaka została bogatą gospodynią. Miała parobków i służącą do pomocy, a sama tylko doglądała gospodarstwa. Jednak wciąż chodziła niezadowolona. Grymasiła przeokropnie, a jej ponury nastrój udzielał się wszystkim wokół. W końcu któregoś dnia rzekła do męża: no dłużej to tak nie może być. Twoja złota rybka za mało nam dała. Idź zaraz nad morze i poproś ją o prawdziwy pałac ze złota. Chcę zostać królową, mieć powóz i konie, a do tego mnóstwo pięknych sukien i monet. Ależ ten dom jest bardzo ładny, sprzeciwiał się mąż. Dlaczego mamy zmieniać go na pałac? Nie gadaj tylko, idź! Krzyknęła i biedny rybak z ciężkim sercem udał się nad morze. Czego znowu chce twoja żona? Zapytała rybka, gdy podpłynęła do rybaka. Teraz prosi o pałac ze złota, powóz i służbę, odparł zalękniony. A na dodatek chce zostać królową. Wróć do domu. Pałac już stoi, a w nim twoja żona, rzekła rybka, machnęła płetwami i zniknęła pod taflą wody. Rybak, zmartwiony ciągłymi żądaniami swojej żony, powoli doszedł do domu i oczywiście go nie znalazł. Przed nim wznosił się pałac ze strzelistą wieżą, cały ze złota i drogich kamieni. Kiedy dotarł do bramy, strażnik zapytał: a ty, biedaku, czego tu szukasz? Ja... Jąkał się rybak, aż w końcu straż zaprowadziła go do swojej pani. Żona rybaka odpoczywała właśnie po spacerze w swojej komnacie pełnej rozmaitych odmian kwiatów. Na sobie miała niezwykle strojną suknię. Przywitała męża z lekkim uśmiechem. Widzisz, mój drogi, co osiągnęłam? Popatrzyła na rybaka z pogardą. To wszystko moja zasługa. Teraz jestem bogatą panią i mieszkam w pałacu, a pieniędzy mam tak dużo, że wystarczy mi ich do końca życia. A ja? Odważył się zapytać mąż. Ty jesteś mi zupełnie niepotrzebny, skrzywiła się, po czym zawołała straż. Wyprowadźcie tego biedaka na ulicę i dajcie mu kilka groszy na drogę, rozkazała. Próżno mąż błagał swą żonę, by pozwoliła mu zamieszkać w złotym pałacu. Nie chciała o tym słyszeć. Jestem teraz królową, a ty wyglądasz przy mnie jak nędzarz, mówiła, aż w końcu strażnicy wzięli jej męża i wyprowadzili go za bramę. Nieszczęśliwy mężczyzna nie wiedział, co ma dalej robić. Boże, gdzie ja się teraz podzieję? Zastanawiał się. Chyba pójdę do złotej rybki. Może ona będzie miała dla mnie jakąś radę. Rybak powędrował na brzeg morza i zaczął wołać złotą rybkę. Przybądź, moja królowo, pomóż mi. Dałam ci pałac ze złota i królewską żonę, powiedziała rybka, która natychmiast przypłynęła. Powinieneś być teraz królem. Nie dość, że nadal jestem nędzarzem, to jeszcze moja żona wypędziła mnie z pałacu. Zapłakał. Tak bardzo chciałbym być szczęśliwym człowiekiem. Nie martw się, rybaku, rzekła złota rybka. Będziesz szczęśliwy. I po tych słowach zniknęła w bezkresnym morzu. Biedny rybak posiedział jeszcze chwilę na piasku, a potem ruszył drogą prowadzącą do jego dawnego domu. Nagle patrzy, a to co? Przed nim stoi jego stara chata kryta słomą. Drzwi się otworzyły i wyjrzała z niej jego żona, lecz jakże odmieniona. Miała na sobie to samo stare ubranie, jakie widział u niej przez lata. Pałac ze złota, powóz i służba zniknęły. Och, teraz jestem zadowolony, ucieszył się rybak. I odtąd obydwoje żyli biednie, ale byli bardzo, bardzo szczęśliwi. Jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Odwiedzajcie naszą bajeczną stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Do zobaczenia!